mówi, że Pan Biblii mówi, że wszyscy ludzie zgrzeszyli. Pamiętasz, co to znaczy grzech? No to co to jest grzech? Powiedz mi? Ktoś się kudzi lub zawiera zabawkę, to jest grzech. Mhm, czyli co robi? Źle czy dobrze? Źle. Źle robi. I Biblia mówi, że każdy z nas zgrzeszył, czyli tatuś zgrzeszył, mamusia zgrzeszyła, Aurelka zgrzeszyła, babcia i dziadek, wszyscy grzeszymy, wiesz, wobec Pana Boga. Co to znaczy? Ale babcia i dziadek w ogóle tej grzeszy. Nie grzeszą? A Pan Bóg mówi, że wszyscy zgrzeszyli, to chyba babcia i dziadek też, co? Nie, ale się nie kłócą. Nie kłócą się. No dobrze, nie wiemy chyba wszystkiego. Więc jak się rodzimy, to mamy takie czyściutkie serduszka. Po chrzcie świętym mamy czyściusieńkie serduszka. Ale rośniemy, rośniemy, rośniemy. No i nie chcemy się słuchać Pana Boga. Nie chcemy się słuchać rodziców, bo chcemy robić po swojemu, prawda? No i czasem brzydko odpowiemy mamusi czy tatusiowi. Nie posłuchamy się mamusi, tatusia. Kłócimy się z bratem, bijemy siostrzyczkę, psocimy się pieską, kotką, ptaszką. Co jeszcze możemy złego robić? Mamusia kłóci się z tatusiem na przykład czasem. Obrażamy się na siebie. Ale kiedyś panu tatusie kłóciliście. Nie chcemy odstąpić zabawki braciszkowi albo siostrzyczce. Albo mi. Albo Aurelce, Gabuś nie chce odpuścić, tak? To w różne strony działa. Czasem nie chcemy się pomodlić wieczorem, mamy lenia. To się nam zdarza, nie? Wszystko nam się zdarza. No i to nasze serduszko się robi takie brudne i czarne, i czarne, i coraz ciemniejsze. Ale co się stało? Pan Bóg dał nam swojego Syna. Jeszcze nie, Aurelkuś. Pan Bóg dał nam swojego Syna, Pana Jezusa. I Pan Jezus przyszedł na świat po to, żeby zabrać wszystkie nasze grzechy. Po to dał się ukrzyżować, po to umarł na krzyżu, żeby Jego krew obmyła nasze serduszka. I teraz kiedy to się dzieje? Kiedy my przepraszamy Pana Jezusa za grzechy i prosimy Go, Panie Jezu, przywróć nam czyste serduszka. Aurelka jeszcze nie chodzi do spowiedzi. Jak będzie większa, to będzie chodzić do spowiedzi. Teraz możesz na modlitwie przepraszać Pana Jezusa. Panie Jezu, przepraszam Cię, że na przykład, nie wiem, uderzyłam Gabusia, tak? Bardzo mi przykro z tego powodu. Proszę, zabierz ten mój grzech, oczyść moje serduszko. Chcę, żebyś tylko Ty mieszkał w moim serduszku, tak? A mamusia i tatuś dochodzą już do spowiedzi i tam przed kapłanem mówią Panu Jezusowi, co złego zrobili. Tak? No i co się dzieje wtedy? Chcesz pomalować swoje serduszko? Tak. No to masz swoje serduszko. Posmaruj swoje grzechy. Ja mam swoje, wrzucę już tutaj. Potem Ty po mnie wrzucisz, tak? No i Pan Jezus mówi Ci, pierze lepiej niż pralka nasze serduszka. Zobacz, tu wrzucimy czarne serduszka. Zobaczymy, co się stanie z drugiej strony. O, jakie czarne serduszko będzie. No, wrzucasz? Tak. To było serduszko dla Gabusia, ale nie chciał z nami pracować. Dobrze. No i teraz Pan Jezus w swojej miłości oczyszcza nasze serduszka i wyjmujemy. Przepraszamy Pana Jezusa, prosimy o wybaczenie i nasze serduszka są znowu czyściutkie. I tak się dzieje za każdym razem, kiedy pójdziemy do Pana Jezusa. Czyste serca. Aurelki serduszko jest czyste i mamusi serduszko też jest czyste. Za dziękujemy każdym Ci, razem, Panie jak Jezu. Idziemy do spowiedzi, to się dzieje. Jak chcę słowa psalmu 103. On zabrał od nas wszystkie nasze grzechy. Tak.
to powtórzy za mamą. On zabrał od nas wszystkie nasze grzechy. Od nas wszystkie nasze grzechy. Wszystkie. Te najmniejsze i te największe. Wszystkie. Wszystkie. Mhm.